Co jest takiego w tych meczach na Stadionie Miejskim w Gdyni, że odprawiacie po prostu wszystkich rywali z kwitkiem, wygrając 3-0, 3-0 i dzisiaj ponownie 2-0? No, na pewno atmosfera. Kibice wspomagają nas swoim dopingiem i to nam daje dużo energii do tego, żeby walczyć na całego i strzelać w ramki, być skutecznym. Ale myślisz, że to jest aż tak ważne, że rzeczywiście was aż tak mobilizuje, że na nowy zdach jednak idzie wam nieco słabiej, a u siebie po prostu 9 punktów w 3 meczach? Na pewno jest ważne, dlatego mówię, no, każdy woli grać u siebie niż na wyjeździe, ale będziemy szukać też punktów na wyjeździe w Warszawie. Do tej pory w Ekstraklasie miałeś na koncie 0 goli przed tym sezonem, a tutaj wchodzisz 2 razy z ławki, już 2 bramki na koncie. Rozkręcasz się z każdym kolejnym meczem. Ta rola jokera bardzo ci odpowiada? Czy wolałbyś jednak trochę powalczyć mocniej o miejsce w wyjściowej 11? Wiadomo, że każdy trenuje po to, żeby wyjść w pierwszej 11. Ja na razie w roli jokera spisuję się chyba dobrze. Kolejną bramkę dołożyłem. Nic, tylko się cieszyć. Dałem chłopakom odetchnąć, bo przy 1-0 to zawsze jest ten wynik stykowy. Gdzieś przypadkiem można stracić bramkę, a tu dołożyliśmy drugą i już można było spokojnie rozegrać te ostatnie minuty. Chcieliśmy cię zapytać jedną sytuację jeszcze przed drugą bramką. Była taka sytuacja, że wychodziliście z kontrą, dostałeś piłkę już na połowie Śląska i tak ją zagarnąłeś takim ślizgiem. Co jakby miałeś na myśli, w sensie, czy obawiałeś się, że obrońca ci ją zabierze, tak, bo to tak wyglądało dosyć się, dziwnie. Właśnie, że obrońca może ją skasować, gdzieś tam ją odebrać, dlatego wolałem ją zastawić i gdzieś poszukać kogoś, kto wspomoże w ataku. To twoja druga bramka, dobrze się odnalazłeś w polu karnym, czy duża też w tym zasługa Mariusza Pawełka, który przypuścił piłkę między nogami, czy to był taki strzał, którego absolutnie nie mógł zatrzymać człowiek? Czy napastnika musi szukać piłka, akurat mnie w tym momencie znalazła, gdzieś tam podbijała się od obrońcy chyba Śląska nawet i mogłem oddać strzał na bramkę, także no, nie celowałem gdzieś tam między nogi specjalnie, tylko chciałem oddać strzał w bramkę i dać mu się pomylić i udało się. Gdzieś tam przed sezonem zakładałeś sobie jakieś cele personalne, indywidualne, jeśli chodzi o te strzelone gole, o występy? Nie było takiego celu. Grać jak najlepiej dla drużyny, no i strzelać bramki, dokładać te swoje cegiełki do zwycięstwa. Teraz jedziecie do Warszawy. Ta Legia na początku sezonu nie wygląda aż tak groźnie. Będzie miała jeszcze w perspektywie mecze w eliminacjach Ligi Mistrzów. Czy czujecie, że to jest szansa dla was, żeby trochę powalczyć i w końcu zdobyć jakieś punkty na wyjeździe? Wiadomo, że Legia już ma sporo meczów na swoim koncie w tym sezonie, ale mają na pewno szeroką kadrę, gdzie mogą rotować tym składem i wzmacniają się co chwilę transferami, także na pewno nie odpuszczą nam meczu i skupią się zarówno na lidze, jak i na pucharze. Okej, dziękuję ci bardzo. Dzięki.